1 sierpnia 1944 roku rozpoczyna się Powstanie Warszawskie. Wiemy, że w tym czasie miasto Warszawa liczy około 1 000 000 mieszkańców. Wśród tych setek tysięcy ludzi obecnych w Warszawie bardzo dużą część zajmują dzieci. Nie chciał nikt, żeby dzieci walczyły, ale taka nasza polska tradycja. Takie nasze polskie dzieci. Przez okres początku wojny wchodziły w to, co się wydarzyło i cała ich formacja i przygotowanie od strony takiej mentalnej, też organizacyjnej, była budowana już z pierwszym miesiącem wojny. Z jednej strony ginęli dorośli, z drugiej strony ginęły również dzieci. Dzieci, które były mordowane zarówno z matką, jak też dzieci, które były zabijane bez swoich rodziców. Ale ginęły również dzieci, te nienarodzone, te, które znajdowały się jeszcze w łonie matki. Niemcy nie oszczędzali nikogo. To bestialstwo, którego dokonywali w czasie Powstania Warszawskiego, było najbardziej widoczne właśnie przy zamordowaniu dzieci. To zawsze wiązało się z doświadczeniami osobistymi. Czy to tragedia w postaci utraty jednego z rodziców, czy dwojga, czy nawet całych rodzin. I te dzieci w zależności od etapu rozwoju na swój taki swoisty sposób chciały się zaangażować. Oczywiście część z tych młodych ludzi próbowała zatajać dokładny swój wiek, starała się o zdobycie możliwości walki z okupantem. Dla nich powstanie to jest eksplozja możliwości, która czym jest zbudowana? Przede wszystkim pragnieniem wolności, bo są historycy, którzy uważają, że to niepotrzebnie, że to zbyt duża danina krwi, zapominając o tym, że to już jest 44 rok. Są lata mordowania regularnego wszystkich grup społecznych polskich. Polacy o tym wiedzieli, że Niemcy najpierw wymordują Żydów, a następni będą Słowianie, a wśród Słowian będą Polacy. Jeżeli nie postawią się, nie będą walczyć, no to i tak nie przetrwają. I lepiej z karabinem w ręku, niż czekać na wyrok, który widzieli, że nie ma w ogóle tutaj innej opcji, tylko trzeba walczyć. To jest trudne, bo przecież dzieci powinny cieszyć się życiem, bo przecież dzieci powinny mieć świadomość, pewność, przekonanie, że świat jest miejscem przyjaznym. Dzieci powinny uczyć się i dorastać po to, żeby później pracować dla rodziny, dla społeczności, dla ojczyzny. Dzieci nie powinny walczyć, bo to brudzą się nie tylko ręce od prochu i ładunków, przede wszystkim brudzi się dusza. Wojna nie jest dla dzieci, ale wojna dotyka dzieci. Pozostawia wielki ślad w sercach dzieci. On właściwie jest śladem na całe życie. Najczęściej jest to ślad traumatyczny. Jan Romocki, pseudonim Bonaventura. Jak miał 17 lat, napisał przepiękny wiersz, który później stał się swoistym hymnem harcerzy, czyli najmłodszych żołnierzy Rzeczpospolitej. I tam, świadom zagrożeń, jakie niesie wojna, napisał: uchroń od zła i nienawiści, niechaj się odwet nasz nie ziści. Na przebaczenie im przeczyste wlej w nas moc Chrysta. Ten 17-latek prosi o siłę, żeby przebaczać wrogom. Ale rok później ten sam Romocki napisał już zupełnie inny wiersz. Napisał: niewczesny żal żołnierzu z tłum, za Boga miej szatana. I póty wal, aż wraży tłum upadnie na kolana. I to jest taki skutek wojny, którego nie widzimy.
Widzimy zniszczoną Warszawę, widzimy rzędy krzyży na cmentarzach. Nie widzimy tego, co wojna robiła z ludzkimi duszami, z ludzkimi umysłami, zwłaszcza z duszami i umysłami dzieci, tak bardzo podatnymi na to, co się dzieje wokół nich. Ludzkie dusze, dusze dziecięce pragną sprawiedliwości. To wie o tym każdy nauczyciel w szkole, że to, na czym młodzieży, dzieciom najbardziej zależy, to sprawiedliwość. Są w stanie pogodzić się ze złą oceną, o ile będzie sprawiedliwa. A tu przyszło im żyć w świecie, w którym szansy na sprawiedliwość nie ma najmniejszej. Jedynie jest szansa na zemstę. I to jest właśnie to zagrożenie, którego bał się i Romocki, i inni poeci. W końcu Baczyński też się zastanawiał, czy to kula była, czy to serce pękło. Najmłodsza pielęgniarka w powstaniu, Różyczka, miała 9 lat. To jedno ze słynniejszych zdjęć z powstania, kiedy Różyczka w takiej sukience z włoskami spiętymi w śmieszną kitkę i odwrotnie założoną kokardką, czerwone u góry, białe u dołu, uśmiecha się na tle warszawskiego muru. I ona odganiała muchy, które leciały gdzieś do rannego żołnierza. Sami wiemy, jak dokuczliwa potrafi być mucha, a dla człowieka, który nie potrafi podnieść ręki, żeby jej odgonić. I ta Różyczka, ta dziewczynka, była przy rannych i odganiała muchy. Te młode osoby, często 10, 12, 13-letnie, dały wyraz głębokiego swojego patriotyzmu. To wszystko świadczyło dobrze o kondycji naszych rodzin, naszego życia narodowego, bo przecież w pierwszej chwili można by było powiedzieć, że doświadczając właśnie przemocy, krwawych wydarzeń, człowiek chciałby uciekać od tego, chciałby być od tego daleko. Tymczasem mamy wiele, wiele świadectw tego, że dzieci Warszawy, widząc właśnie wiele nieszczęść, biegły do osób potrzebujących, pomagały i chciały jakby udźwignąć ten wielki ciężar. Oprócz Różyczki, chyba najmłodszej, mamy właśnie Wojtka Zaleskiego, Orzeł Biały. To ta piosenka jest jemu poświęcona. Chłopiec o pseudonimie Orzeł Biały, ale on nie walczył. On, jak na warszawskiego urwisa przystało, znał tajne przejścia, ukryte ścieżki, drogi przez piwnice, podwórka, dziury w płotach. To dlatego ci chłopcy warszawscy byli tak cennymi żołnierzami. Przeszli tam, gdzie żaden dorosły by nie przeszedł, gdzie dorosły nie podejrzewałby, że się da przejść. Zresztą nie przecisnąłby się przez piwniczne okienko. Taki 12-latek się przecisnął. Dzieci przenosiły meldunki, przenosiły listy. Były bardzo ważnymi osobami pod względem komunikacji pomiędzy dzielnicami, pomiędzy powstańcami. Mamy świadectwa tego, że snajperzy niemieccy, póki pasta nie została zdobyta, polowali na tych dzieciaków, bo wiedzieli, że dzieci biegną z informacją, z listem, z czymkolwiek. I serie szły z karabinów i wielu z nich, tych chłopców czy dziewczynek, zginęło na ulicach. Dzisiaj to się może wydawać może nie aż tak istotne, a wtedy kwestia informacji, gdzie kto jest, gdzie ludzie tracili domy, rodziny i wiadomość o tym, że ktoś żyje z rodziny, że jest, była bardzo istotna z punktu widzenia moralnego. W związku z tym ten, który przynosił taką informację, był bezcennym. Kronika filmowa powstańcza upamiętniła moment, kiedy Błyskawica, taki pseudonim żołnierza, wynosi spod ognia niemieckiego ciało Wojtka Zaleskiego, który został trafiony przez snajpera, przez gołębiarza niemieckiego. Padł na ulicy i leżał. Nie można się było do niego dostać, bo był cały czas kryty ogniem. Ale koledzy Wojtka Zaleskiego, Orła Białego, jakoś dali osłonę ogniową i Błyskawica wyciągnął. I to jest utrwalone na taśmie filmowej, jak Błyskawica go wyciąga, a potem niesie.
od 2 lat. Utrwalone to jest również w kamieniu. Pomnik dzieci powstańców na Powązkach. To jest właśnie ta scena utrwalona na taśmie kroniki filmowej, czyli błyskawica niosący na rękach Orła Białego. Jaki był los dzieci w Powstaniu Warszawskim? Wiemy, że tych dzieci uczestniczyło grubo ponad 1000 młodych warszawiaków. Do niewoli niemieckiej trafia sporo ponad 1000 chłopców i dziewcząt poniżej 18 roku życia, czyli możemy powiedzieć dzieci. Kilku z nich jest kawalerami Orderu Virtuti Militari. Wielu z nich jest kawalerami Krzyża Walecznych. To są żołnierze powstańczej Warszawy. Zresztą w ogóle nie powinno nas to dziwić. Armia powstańczej Warszawy była najmłodszą chyba armią na świecie. Pomnik małego powstańca, który stoi na ulicach Warszawy, na Starym Mieście, jest tego takim pięknym symbolem, gdzie to dziecko oczywiście w za dużych butach, w za dużym hełmie i walczy. Jest jeszcze drugi, uważany za najmłodszego powstańca, Witold Modelski, pseudonim Warszawiak. W za dużym hełmie, w za dużym mundurze, z karabinem jego wzrostu, kapral. Nie strzelec, nie łącznik, tylko kapral. I też zginął. Oczywiście jako naród, jako państwo powinniśmy budować taką formę państwowości, w której nie ma potrzeby takiej wielkiej ofiary. Nasze dzieje to dzieje narodu, który liczy przeszło 1000 lat. W związku z tym my jako ludzie powinniśmy szukać tej naszej tożsamości, starać się ją jakby przekazywać przyszłym pokoleniom, bo co innego nam zostaje, jak nie bycie Polakiem. To jest wielkie wyzwanie, ale i też wielki honor, bo od Polaków zawsze wymaga się właśnie szlachetnego, dobrego postępowania. Dlaczego? Dlatego, że w to wierzymy.